Cześć, witajcie w gotowaniu z Joanną i w mojej kuchni. Co dziś przyrządzimy? Pyszne serniczki z serka białego. Prosty przepis, który można zrobić albo na patelni, albo w formie muffinek. My zrobimy dwie wersje dzisiaj. Sprawdzimy, która lepsza. Zapraszam do gotowania ze mną. Co jest potrzebne do naszych serniczków? Oczywiście serek biały. Ja mam tutaj taki już zmielony, będzie najlepszy. Jajka. Mąka ziemniaczana, cukier, skórka pomarańczowa lub cytrynowa, odrobina wanilii i ja zrobię nasze serniczki z borówkami. To co? Bierzemy się za przyrządzenie naszych serniczków. Czego zaczynamy? Oczywiście nasze jajka trzeba oddzielić. Białka od żółtek. Białka ubijemy tutaj osobno. Czyli wybijamy białka. Najlepiej to robić właśnie do osobnej miseczki. Gdyby się trafiło, niestety, że żółtko się przebije, to wtedy wiadomo, że bo jak jest zawartość żółtek, to nasze białka się nie ubiją po prostu. Więc trzeba oddzielać białka od żółtek. Nasze białka oddzielone są od żółtek. Za chwilę białka ubijemy na pyszną pianę, a do naszych żółtek dosypujemy cukier i szybciutko miksujemy. Nasze żółtka z cukrem są ubite na tak zwany kogelbogel. Białka w międzyczasie się też ubijają i do naszych żółtek dodajemy po troszeczku nasz ser i mieszamy, aż wszystko się nam wymiesza. Następnie dodajemy skórkę z cytryny, mąkę ziemniaczaną, oczywiście po troszku i troszeczkę wanilii, żeby były pyszne waniliowe nasze serniczki. I wszystko mieszamy. Nasz serek już jest prawie gotowy. Wystarczy dodać teraz białko, jagody i ale już białkiem nie miksujemy, tylko mieszamy łyżką. Tak, jak jest dobrze białko ubite, to nie spada. Jeśli macie miksera takiego, można ubić ręcznie. Bezproblemowo. Piano ubić oczywiście na sztywno, tak jakbyśmy robili normalny sernik. I mieszamy. Delikatnie. Nie wiem, czy robiliście kiedyś sernik, bo każdy kiedyś robi pierwszy raz, więc trzeba piano naprawdę delikatnie wymieszać, żeby to nam nie spadło wszystko, żeby było puszyste, mięciutkie. Nasze serniczki są już praktycznie gotowe i zaraz będziemy je smażyć i wykładać do naszych foremek muffinkowych, ale najpierw jeszcze dodamy jagody. Nie musicie dodawać jagód, można zrobić same, bez jagód lub można dodać jakiś inny owoc, bo czemu nie? I tak wymieszane. Już zaraz sobie tutaj przygotowałam wszystko. Może zaczniemy od nałożenia muffinek. Trzeba pamiętać, żeby nie dorobić tego na całą wysokość, bo zawsze coś troszkę nam wyrośnie. A drugą część za chwilkę
usmażymy na patelni. Nasza patelnia się nagrzała. Nalałam tutaj odrobinkę oleju. Może przesunę. W międzyczasie tutaj już muffinki są przygotowane. Ja mam silikonowe takie, ale można zrobić z takich papilotków kupowanych w sklepach. I zaraz je wrzucimy do piekarnika. Ja sobie może je tutaj do tyłu odłożę, żeby nam nie przeszkadzały. I będziemy smażyć na patelni. Może jeszcze dorzucę naszych jagódek. Nakładamy. Przyznam się Wam, że jak pierwszy raz je smażyłam, nie wierzyłam. Jak to? Takie serniczki z patelni. Ale naprawdę wymiata. Pierwsza partia się piekła. Popatrzcie, wyglądają tak, a smakują jeszcze lepiej. Druga partia się już piecze. Za chwilę włożymy do piekarnika nasze muffinki, a na koniec pokażemy, co nam wyszło i ile nam tego wyszło. To co? Widzimy się za chwilkę. Nasze serniczki z patelni i z piekarnika są gotowe. Serniczko z patelni wyszło tyle i wyglądają tak i smakują nieziemsko, przepysznie. A muffinki wyglądają tak. Łatwo się wyciągają. Są przepyszne. Może przełamiemy na pół. Z jagodkami. Smakują naprawdę przepysznie. Moje jeszcze są cieplutkie. Ja zapraszam Was do gotowania ze mną i na moją grupę na Facebooku, na Instagram i do mojego sklepiku, gdzie możecie kupić pyszne książki, e-booki z przepisami, które możecie mieć od razu na pyszny sos do naszych serniczków. Tak, troszkę się zamotałam. Jeśli się Wam filmik podoba, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał i zapraszam do następnych filmików.